Siemka, witam wszystkich. Dziś wam pokażę, jak sobie usprawnić z poprzedniego filmiku urządzenie do kopiowania tam surowców czy coś. Tutaj wam pokażę, jak kopiować normalnie itemki. To tak. Z tamtego filmiku mamy znikacze postawione. Jeden, drugi. I na przykład damy sobie jakiegoś surowca. Tak. Tu go zaznaczamy. Zaznaczamy to, zaznaczamy tego surowca. W sumie teraz bloczki. Nie surowca, tylko bloczki. Tak samo odznaczamy. Mamy bloczki i stawiamy takie coś. Żeby się nam nie myliło, dajemy tabliczkę. Na górze piszemy nie zbierać. A na dole zbierać. Coś takiego powinno powstać. Obok dajemy przełącznik. To dajemy w tym miejscu. Tutaj dajemy logickatę. Tu dajemy inwentargatę. Tu dajemy zegarek. Coś takiego budujemy. Teraz bierzemy przewód przełącznika do zegarka i jedziemy w tył. Z tego do tego, z tego do tego. Przełącznika i jeszcze do tego raz. Najlepiej sobie wejść i przełącznik sobie jakoś nazwać. Dajmy sobie nazwę jakąś. No musimy go jeszcze raz połączyć, jak damy nazwę. Tak. I teraz tak, z przełącznika dajemy do tego. I z tego musimy połączyć też jeszcze do tego. Tak właśnie, jak się nam połączyło. Coś takiego ma powstać. I teraz tak. Widzicie? Bloczki się pojawiły. Mamy na opcji zbieraj. Dajemy na opcję nie zbieraj. Też mamy bloczki pojawione. Więc dajemy opcję zbieraj. No i jak pisze? Zbieramy. Mam tego tyle, żeby nie było. Mam tego tyle w ekwipunku. Stack i 49. Przełączamy. Tak. Żeby nie zapomnieć, to zaraz sobie dajemy na zbieraj. Teraz musimy troszkę poczekać. Tam chyba 2 minuty trzeba czekać. No to w międzyczasie powiem wam, czemuśmy dali tutaj nazwę. Po prostu wybudujemy sobie na przykład 1, 2, 3. No i żeby podłączyć następne, musimy klikać z tego. A jakbyśmy chcieli na przykład zrobić gdzieś tutaj. Nie mam znikaczy akurat. Zaraz przyniosę znikacze, to wam zademonstruję. Musimy biegnąć po znikacze. Dzień dobry panom. Jak widać, przebudowałem magazyn. Jeszcze coś tu ciemno jest, ale już jest lepiej. Mamy 6 znikaczy, wystarczy.
na przykład... O, zademonstruję wam tutaj. Na przykład, o, mamy grzybki. Tak. Już się tam kopiemy. Mamy tutaj bloczek grzybków. No i dajemy sobie znikacza. Zaznaczamy, bo też można na grzybkach. No i co? I musimy z przewodem lecieć i ciągnąć. Tam daleko, nie? Dajemy N. Wpisujemy tutaj to, co tam pisało. Co ja tam napisałem w ogóle? Chyba to jest jeden, jak się nie mylę. Ale najłatwiej sobie to zaznaczyć, skopiować. Tutaj wpisujemy test 1 i jak widzicie, już się automatycznie połączyło wszystko. Teraz nie można zebrać. Jak teraz zebierzecie, to się spsuje. Trzeba przełączyć. Przełączamy. I teraz możemy go zebrać. Mamy jeden grzybek. Biegniemy z powrotem. Przełączamy. Jeszcze raz. I mamy grzybka z powrotem. Ale trzeba czekać te kilka minutek. Myślę, że tu już powinno być. Choć przełączyłem, to mogło się zrestartować. Ale zobaczymy. Jak widzicie, 43, 44, 45. Przybywa, to już jest nadmiar tego, co miałem. Widzicie? Skopiowało. Przełączamy. Przełączamy. I znów z powrotem. Takim łatwym sposobem można sobie zrobić kopiarkę praktycznie wszystkich itemów. No typu takiego jak, nie wiem, ekstraktory, czy chyba klapek, nie wiem, znikaczy. Drzwi chyba takich ruchomych, które się podłącza z elektryką, to nie można kopiować. A tak, wszystkie okna, drzwi, okna te murki, czy to trawy, kwiatki. W sumie można wszystko skopiować. Tylko jak mówię, nie budujcie tego za dużo, bo zaczyna przycinać serwery. No... To by było wszystko w dzisiejszym filmiku. Myślę, że się wam podobał. Zapraszam do subskrybowania. Klikajcie sobie w dzwoneczek, bo później nie wiecie, że są nowe filmiki. Komentujcie na YouTubie. Zapraszam na moją stronkę. No to do zobaczenia. Na razie.